Witam, z tej strony Anun i zapraszam na nową serię z gry Singularity. Jest to... Wiem, że przed wydaniem był hype. Po chyba zrobiło się szybko cicho, bo... miało to być jakaś tam pewnie rewolucja w teoriach... Znaczy w teorii. W zamyśle twórców jakaś rewolucja na miarę, nie wiem, Crysisa czy innego Far Cry'a. Ale mnie ta gra bardzo urzekła swoją fabułą, bo no jest ona bardzo w ciekawy sposób raz przekazana, dwa, jest bardzo ciekawa. Trzeba przyznać, jak na FPS-a jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony. Więc dobra, zacznijmy grać. I dla osób, które chcą popatrzeć, jak ginę po prostu na najwyższym poziomie trudności, to nie wiem, zalecam drugi, trzeci odcinek od razu. Poczekajcie, aż wyjdzie. Ponieważ początek jest, no cóż, troszeczkę drętwy. Muszę sobie jeszcze, nie wiem, jak będzie z głosem w grze. Mam nadzieję, że tak wystarczy. Na osobnych ścieżkach nagram, więc to potem sobie poprawię, tylko żeby... Właśnie jak sam nagrywam i mówię do siebie, a na słuchawkach mnie to zagłusza, to jest słabo. Ale dobra, zaczynamy nową grę. Ten mogę usunąć? Nie, nie mogę. No dobra, niech będzie ostatni, mam nadzieję, że będę pamiętał. No i zaczynamy ze wysokim. Wczoraj chwilę pograłem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale grę skończę, bo fabuła zobowiązuje. A dlatego polecam zacząć od drugiego, trzeciego odcinka, ponieważ naprawdę pierwsza, nie wiem, pół godziny, godzina to jest bieganie po mapie. I zwiedzanie. 1945. Związek Radziecki poszerza swoje wpływy polityczne i rozwija potęgę militarną. Sowiecka Rosja zajmuje dominującą pozycję i ma wpływ na losy świata. Jednak to Stany Zjednoczone odkryły tajemnicę broni atomowej. Truman ogłasza, że musimy przejąć kontrolę nad arsenałem atomowym. Flagi wolności powiewają na całym świecie. Ta przewaga nie będzie trwała długo. Stalin rozpoczął pracę nad własnym planem. Poszukując uranu na małej wyspie położonej na południowy wschód od wybrzeży Związku Radzieckiego, rosyjscy inżynierowie odkrywają E-99, potężne, dotąd nieznane źródło energii. Stalin, przeczuwając możliwość zdobycia dominującej pozycji, przydziela nieograniczone fundusze na badanie nowo odkrytej substancji. Dyrektor projektu Wiktor Barisow zakłada stację badawczą na wyspie Katorga 12. Za swoje przełomowe odkrycia otrzymuje order Lenina. Nikita Chruszczow, następca Stalina, przyspiesza program, naciskając na Barisowa, aby ten rozpoczął eksperymenty w terenie. Okazuje się, że E-99 jest nie tylko potężnym źródłem energii, jest również substancją łatwopalną. Z katastrofy nikt nie ocalał. Moskwa zamyka stację, wymazując wyspę z mapy. 2010. Czujniki amerykańskiego satelity szpiegowskiego zostają oślepione potężnym promieniowaniem. Pentagon, obawiając się kolejnego Czarnobyla i nieufnie traktując działania Moskwy, wysyła misję zwiadowczą na Katorgę 12. Spartan to Tytan. Wlatujesz w rosyjską przestrzeń powietrzną. Zachowaj ostrożność. Zrozumiałem, Tytan. Utrzymuję bieżący wektor. Czas do celu. Góra musi być nieźle przestraszona, skoro ryzykuje międzynarodowy skandal, wysyłając nas na tę misję. Według wywiadu, ta wyspa została opuszczona ponad 50 lat temu. A jednak wiesz, jak to jest z wywiadem wojskowym. Zachowaj czujność. Spartan, utrzymujcie prędkość i kurs. Zrozumiałem, Tytan. Widzisz to? Spartan 2-1, Sparta 2-1. Czujniki wskazują duży wzrost promieniowania w waszym obszarze. To chyba elektromagnetyczne. Nazywaj się
No i zaczynamy. Jeśli chodzi o samą grę, no właśnie, no, spać nie mogę. Niech chwilę pograłem, no powiedzmy była trudna. Jedna też ważna rzecz, będę starał się szukać wszystkich wstawek fabularnych. Przepraszam za to chwilę ścięcie w intrze, ale chciałem zminimalizować coś, znaczy przełączyć się na inne okno i coś sprawdzić, ale no i tak już miałem dość duże problemy z nagraniem tego, no i jak widać też były problemy z tym. Mówię, fabuła jest całkiem niezła, więc będę starał się szukać wszystkiego. To co jest napisane, chyba po prostu będę, nie wiem, czy czytać. W tym jako pierwszym odcinku, takim pilocie powiedzmy, to chyba będę czytał, nie wiem ile tam dzisiaj nagram, może tylko to. Będę czytał, a jeśli w przyszłości nie chcecie, no to ja sobie tylko na szybko wzrokiem przelecę i będę szukał. Ale dobra, jeszcze muszę troszeczkę ściszyć. Tak, chyba będzie ok. Jest tu dużo rzeczy do znalezienia, pokitranych i tak dalej, więc warto chodzić, będę starał się też dużo eksplorować to. Chociaż mapy są raczej liniowe, nie ma co tu się wielce spodziewać. I też jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o jakość, znaczy o głośność dialogu w grze. Niestety mogę ustawić je w opcjach, jest tylko do ustawienia główna głośność i głośność muzyki i... Jeśli muzykę chyba ściszyłem, to... jak się nazywa, samych dialogów nie mogę zgłośnić, więc jeśli coś w grze będzie zagłuszać dialogi, to no nie ma, przebacz. Notatka. Następstwa śmierci doktora Demiczewa okazały się znacznie gorsze niż można było przypuszczać. Mieliśmy nadzieję, że doktor Barisow otrzyma zgodę na kontynuowanie naszych badań. Niestety właśnie otrzymaliśmy informację, że Moskwa uznała nasze prace za zbyt niebezpieczne. Badania nad E-99 mają zostać przerwane, a cały personel ewakuowany z wyspy. Projekt Katorga 12 zostanie zamknięty. Cała nasza praca pójdzie na marne. Witajcie na Katorze 12. Osoby, które przybywają tutaj po raz pierwszy, muszą się zarejestrować. Pozostali mogą przejść przez północną bramę. Ja tylko coś zerknę. No dobra, jeszcze daję radę, bo mówię, mam chyba jakiś, mówiłem to na poprzednim filmie z Ghost in the Shell, że chyba jakieś problemy mam z chłodzeniem procesora, ale nie wiem. Chyba czy jesteś do znalezienia? A, Steampack. No, tu jest takich aluzji do, może nawiązań nie, ale inspiracji z Fallouta. Muszę przyznać, że jest tego troszeczkę. Dobra, muszę pamiętać mikrofony sprawdzać, bo jak chyba poprzednim razem przychodziłem, to nie wiedziałem o tym. No teraz już tak mam pełne życie, jakbym tam... Tutaj Devlin 4-1! Trafili nas do cholery! Powtarzam! Trafili nas! Tutaj Tytan 1. Jak wygląda sytuacja, kapitanie? Zaliczyliśmy trafienie! Śmigłowiec został zestrzelony! Rozproszyliśmy się! Nie wiem, ilu jest martwych! Odbiór! Według wskazań satelity jesteście około 30 km na południe od wieży radiowej. Doprowadź tam swój zespół, kapitanie. Zabieramy was. Zrozumiałem! Spartan, jeśli mnie słyszycie, zmieńcie kanał na TAK 3! Spotkamy się w punkcie zbornym! Tych informacji tam o broniach to... No, przewinę je samemu wzrokiem, przelecę, ale... nie będę ich czytał. A ktoś, jeśli chce, to... No, niech zatrzyma wideo. Bo to na moje psuje klimat. Tu chyba nic nie było, nie. Dobra, no to lecimy. W ogóle no właśnie, fabuła jest bardzo fajna, bo to jest że ten E99 pozwalał podróżować w czasie i tak dalej, różne wpływy zmian w przeszłości, po prostu to jest genialne. I taki też mały spoiler, są trzy zakończenia. I właśnie nie wiem, które pokazać. Czy pokazać wszystkie na przykład, bo jedno jest... Nie spodziewałem się tego po tej grze, że to trzecie też będzie, ale bardzo mile byłem zaskoczony, dobra. Ludzie opuszczający łódź... Ludzie opuszczający łódź będą mieli wiele pytań. Musisz im wytłumaczyć, że nie ma na to czasu. Szybko uzyskaj odpowiedzi na pytania z przygotowanej listy. Po wypełnieniu formularza wyślij nowo przysłane osoby do następnej stacji.
Pamiętaj, że zawsze przybywa dużo osób. Im szybciej będziesz pracować, tym szybciej skończysz pracę. W ogóle taki też komunistyczny klimat w całej grze. Też mi się to podoba. O, tu chyba nigdy nie byłem, ale... Nie, tu nic nie ma. Nie bez powodu mnie tu nie było. I też jest gra taka... Całkiem właśnie, no... Jeśli chodzi o najwyższe broni, to jeszcze nie wiem, czy w tym odcinku dojdę do broni. Ogólnie grafika jest... Badziewna. No widać, jak to wygląda. Ale trzeba przyznać, że nie wiem jak... Wrogowie chyba też zresztą dobrze wyglądają. Postacie, bronie wyglądają świetnie, nawet dziś. Znaczy świetnie, no, ale bardzo dobrze, nawet dzisiaj. Co jestem zaskoczony, że to tak dalej, nadal tak dobrze wygląda. Jak sama grafika się, mówmy, no mocno zestarzała. To może nie jest jeszcze poziom Return do The Castle Wolfenstein, ale... Tam tu czy D jest? Nie wiem. A więc no nie jest zbyt dobrze. Ale też wszystkie plakaty wyglądają dobrze. Nie to co w Gothiku. Wiedźminie. Nawet, chociaż nie, w trójce to chyba już jako tako wygląda, ale w dwójce to była masakra. Chyba na najwyższych detalach jako tako to śmigało. Okej, okay, z tych gadżetów nic nie będę miał. E99 to cenny pierwiastek, który występuje wyłącznie na katorce 12. Wydobywa się go z głębokości ponad kilometra. Coraz rzadziej na katorce 12 pojawiają się nowi naukowcy i technicy. Podobno doktor Barisow ma zostać dyrektorem ośrodka. Jednak wątpię, żeby Moskwa mu zaufała. Gdyby tylko doktor Dymiczew nie zginął w pożarze. Właśnie, to jeszcze powinno być to jako tako słychać. Te nagrania odtwarzane. Nie wiem właśnie jak będzie z projektorów. Jeśli będzie to strasznie słabo słyszalne albo inne, to nie wiem. Może pokuszę się o napisy. Jakoś dorzucę, czy to na YouTubie, już tam chyba jest jakaś taka opcja. Czy sam dodam do filmu. Ale wtedy będą się raczej rzadko pojawiać nowe odcinki. Tu też można to posłuchać. Ja po prostu no puszczę to, ja wiem, to troszeczkę teraz psuje to klimat. Znaczy dla jednych to psuje, no bo właśnie nie ginę, nie strzelam, nie walczę. Ale dla mnie no, warto pokazać tą fabułę, a sam chcę też wsiąknąć ten świat. A chwilowo raczej nie będę powracał do tego tytułu poza let's playem, czy równo z let's playem, więc myślę, że tak będzie ok. Jeśli no... Razem ze mną wsiąkniecie w tą fabułę. Jesteś tutaj. W granicach wioski znajdują się cywilne doki, gdzie nowy personel przybywa na katorgę 12. Są tu również domy mieszkalne, a także szkoła, oferujące wszystko, co najlepsze w rosyjskiej edukacji. Tak, Rosja najwspanialszy kraj na świecie. Do domów przemysłowych dostarczane są zapasy i surowce z kontynentu. Codziennie wyładowuje się tutaj setki ton sprzętu i materiału. Po zakończeniu budowy w wieży znajdzie się reaktor Barisowa. To urządzenie o potężnej mocy pozwoli na stworzenie osobliwości, horyzontu zdarzeń, dzięki której Rosja zdobędzie dostęp do niewyczerpanego źródła czystej i bezpiecznej energii. W rafineriach oczyszcza się i wzbogaca rudy E99. Obszar ten jest objęty ścisłą ochroną. Chodzi o zabezpieczenie ludności cywilnej przed potencjalnym promieniowaniem. Linia kolejowa służy do przewożenia zapasów oraz materiałów badawczych. Jest to również główny środek transportu surowej rudy E99. W laboratoriach badawczych prowadzone są eksperymenty z zastosowaniem E99. Projekty obejmują następujące dziedziny: uzbrojenie, uprawa zbóż, medycyna, badania nad czasem. No dobra, no właśnie to E99. Z tym E99 i Falloutem jeszcze będzie za chwilkę aluzja, oglądajmy. Dzięki E99 to niezwykle rzadki pierwiastek.
Sowieci będą się uczyć, korzystając z dobrodziej wspaniałej rosyjskiej edukacji. Wydział badań naukowych, największy na wyspie, zajmuje się projektami z zakresu rolnictwa, medycyny oraz uzbrojenia. Przetwarzanie E-99 to najważniejszy proces przebiegający na wyspie. W ten sposób powstaje metal, gaz i inne postacie E-99. Obecność tak wielu żołnierzy na katorze 12 jest bardzo ważna. To dzięki nim jesteśmy bezpieczni. Siła robocza jest tym, z czego Rosja może być dumna. Począwszy od pracowników kolei, a skończywszy na dokach. Każdy robotnik wspiera swoją ojczyznę. To dzięki waszym wysiłkom na katorze 12 uda nam się osiągnąć ostateczny cel. Wielkości siła. Tylko w ten sposób możemy odeprzeć agresora. Jesteście szczęśliwymi wybrańcami, którzy będą mogli pracować na katorze 12. Dla waszej wygody sprowadziliśmy tutaj wasze rodziny. Razem pomożemy naszej matce dorosłym. No właśnie ten doktor E99 tak bardzo mi się z Voltboyem kojarzy. Nie wiem, może się mylę. Warto zapamiętać to. Tu byłem, to czytałem, okej. Okay. Lecimy dalej. Jeśli jakimś cudem udało wam się przeżyć i słyszycie mnie, to udajcie się do wieży radiowej, którą mijaliśmy zanim nas trafili. Stamtąd zabierze nas zespół ratunkowy. Naprzód! Broni nie mam, ale nóż to już okej. Okay. Znaczy ja wiem, że musi być jakiś ten... Jakiś tam rozwój, zdobywanie nowej broni i tak dalej. Znaczy... System walki, strzelania to jest Wolfenstein. Czy New Order, czy ten z 2.9, który też mi się bardzo podobał. I chyba też jest od tej samej, od tego samego studia. Było to fajne. Trzeba przyznać, tu też mówię, to jest bardzo fajne, tylko że tu mam ograniczenie dwie bronie. Jeszcze żebym mógł mieć dwie długie bronie i pistolecik, to też jeszcze byłoby inaczej. A mogę mieć tylko dwie bronie, no więc, no tak... Czasami po prostu bierze się to, do czego jest amunicja, a nie gra tym, co chce. Co tu się dzieje? Jak ktoś jeśli chce pograć w tą grę, polecam w nocy, słuchawki. Teraz jeszcze nie, ale jak pojawią się potwory, to nawet dla mnie, który wiedział, gdzie to się zaczyna, no po prostu... Mega zaskoczenie. Mam chorą nogę. Nie mogę chodzić. Musisz mi pomóc. Chciałoby się powiedzieć, że musi to na Rusi, ale akurat jesteśmy w Rosji. Więc niestety, haha, super, taki mega. Oczywiście jak prawdziwy komandos. To też radzę wam zapamiętać. Akurat to już teraz pamiętam. Po prostu, no jak się o tym dowiadujemy, to jest taki mindfuck, nie wiem czy to jest dobre określenie, mniejsza. No takie zaskoczenie naprawdę, byłem pod takim wrażeniem. Właśnie ta gra pokazuje, jak naprawdę małym kosztem takimi pierdołami stworzyć naprawdę kosmiczny klimat. Znaczy mogę tu spróbować ciele, jest chyba zaraz zawali, dokładnie. Dlatego idę już ścieżką, którą pamiętam, powiedzmy teraz chwilowo ja testowałem, tam chwilę przechodząc. Dobrze się przyjrzyjcie teraz tej scenie. Dobry Boże, doktorze Temiczew, wszystko w porządku? Nic mi nie jest, doktorze Barisow. Gdyby nie ten człowiek. Jak się nazywasz, przyjacielu? No. Chociaż to teraz nie jest przez gry wytłumaczone, właśnie zmieniliśmy historię. W którym Rosja, Ameryka dostała po dupie. A co do tego, że R mam jako akcję, tak po prostu jest w grze wbudowane, ja nie wiem, tak po prostu się przyzwyczaiłem. To jest taki exp, w skrócie.
Chyba exp, to walutą nie jest. Do ulepszania broni musimy znajdować skrzynki. Dobra, popatrzmy co tu mogę, jakiś ten do czytania. Nie. A to chyba nawet walka będzie jednak w tym odcinku, o. Ja tak gadałem, że oj, 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 nie wiadomo kiedy. Nie wiem, ile mi zostało czasu, dlatego będę się streszczał. Osobliwość wybuchła 2 godziny temu, pochłaniając setki ofiar. Rosnące promieniowanie zbiera swoje żniwo, ludzie mutują, zmieniając się w krwiożercze bestie, żerujące na ludzkim ciele. Muszę się stąd wydostać, zanim mnie znajdą. Chyba faktycznie zepsuł mi się wiatrak na procesorze i nagrywanie skończy się na Dark Soulu. Będzie słabo, ale chwilowo nic z tym nie zrobię. Odbiór! Do cholery, niech ktoś się odezwie! Niech ktoś się odezwie i powie, co się tutaj dzieje! Zaczynam się niepokoić! To podpada pod sekcję 8, do cholery! Dobra, weź się w garść. Trzymaj się rozkazów. Idź do wieży radiowej. Tak trochę przez całą grę to też jest problem, nie tylko w tym FPS-ie, że nasz bohater jest niemy. Idź tam, zrób to, zjedz moją kupę, nasikaj na mnie, albo ja nasikam na ciebie, no Boże, no... Chociaż niech powie, że no dobra, spoko. Podobno może wzmacnia włosy. No na przykład cokolwiek, a nie tylko takie... Aha. Co ja mam, IQ parówki? No nic. Tego akurat nie lubię. Dobra, kolejna notatka. Szanowni Państwo, Mija... Mojakowicz... Nie, dobra, nieważne, nie będę próbował rosyjskich nazwisk czytać. Wasz syn Jakow nieustannie przeszkadza w prowadzeniu zajęć. Naśmiewa się ze mnie w obecności innych uczniów i odmawia zdjęcia czapki. Nie mogę dłużej tolerować takiego zachowania. Jeżeli syn nie zmieni zachowania, zostanie wyrzucony ze szkoły. Pani Kozłow. Dobra, to jest... No właśnie, w tym miejscu jest trochę psychodela. Wczoraj w nocy tak trochę się zesrałem, jak ja o tym nie pamiętałem, tak... Dobra. Katia po powrocie z laboratorium powiedziała mi, że nie czuje się dobrze, ponieważ miała kontakt z E99. Powiedziałem jej, że powinna iść do lekarza, ale ona odmówiła, twierdząc, że to się może dla niej źle skończyć. Błagała, żebym nikomu o tym nie mówił i pozwolił na rozwój choroby. Potem wpadła w szał i musiałem zamknąć ją w pokoju. Słyszę potworne odgłosy. Boję się tam nawet zajrzeć. No właśnie, Związek Radziecki pełną gębą. Jeśli ktoś znajdzie to nagranie, proszę. Nasze dzieci ukrywają się w pokoju na samej górze. Mają niewielki zapas jedzenia i wody. Same sobie nie poradzą, proszę. One są przerażone. No właśnie, dział się tu Mordor. Wszędzie są jakieś mutanty, co to ma być? Przeklinam dzień, w którym przybyliśmy na katorgę 12. Yuri pracuje bez wytchnienia w laboratorium. Ciągle go pytam, dlaczego nie może odpocząć ani dobrze się wyspać. Jednak on zasłania się tajemnicą. Nie może mi nic powiedzieć. Mogliby nas obu ukarać. Ukarać, hehe. Kula, no znaczy no kula w łeb to też kara, ale tak trochę delikatnie to nazwane. Aha, tu już jest jakby zakończenie... Kurwa. Zakończeniem poziomu. Gdzie tam jest przejście dalej, o tak. Ja i moja rodzina. Mój tata pracuje w dużej fabryce na katordze. Wczoraj wrócił do domu i powiedział, że bolą go plecy. Kiedy się obudził, miał coś na plecach. Mamusia głośno krzyczała. Napisał Max. Aha, teraz... Zawsze za każdym razem zapomniał, że trzeba przytrzymać.
klawisz akcja, nie tylko... No właśnie, głupi jest dla mnie to, że wszystkie kłódki trzeba strzelić. No na tym poziomie raczej amunicja będzie deficytem, ciągle. Ale... Rozumiem, że czasami nie trafię czy coś, ale no... No smutno. Jest tu dużo takich migawek. Czy nie wiem czy dużo, ale są takie migawki, jeszcze się zdarzają. Znaczy teraz jest taki o trochę klimat horroru, później ja wiem. Raczej on jest usunięty, nazwijmy to tak, ale niewiele to znaczy... Jest usunięty, to prawda, ale tego się nie odczuwa. Gra broni się właśnie no, strzelaniem. A możemy jeszcze nasze pukawki ulepszać, różne rzeczy tam dokupywać do nich. No, raczej rodzaje pukawek i ilość to taki standardzik chyba Wolfensteinowy. Czy mi się wydawało, czy mi się skończyła amunicja, ja dalej strzelałem? Nie wiem. No dobra, podleczmy się trochę. Nie będę... Aha, tu mogę, mogę. Nie będę od razu marnował. Aha, tam chyba był steampack. Steampack. Ale on gdzieś tu był blisko do zużycia, wiem. Już bez walki. Pamiętam z poprzedniego razu. No mniejsza, no Tytan jest. Jeden, jeśli mnie słyszysz, jestem w budynku przypominającym szkołę. Jest tu pewien gość. O, do jasnej! Kurczę, nie sprawdziłem, czy sejwuje w każdym miejscu, czy cofa nas do punktu zapisu. Ale wydaje mi się, że po wejściu do szkoły będzie jakby zapis, więc wtedy bym skończył. Bo szkoła to też jest całkiem fajna lokacja. Znaczy, no właśnie, to ma, ta gra ma klimat. Może samą grą w sobie nie jest najlepszą, ale ma to, co w wielu grach mi brakuje, ten klimat. Tak samo Wiedźmin 3 w porównaniu do jedynki. Jest o wiele lepszą grą, to się zgadza, ale dla mnie o wiele lepszy klimat był w części pierwszej. Tak samo Mass Effecty. Jeśli Mass Effecty to też troszeczkę inna bajka akurat, ale no... Też zły przykład nie jest. Dobra, tu chyba już nic nie zbiorę. A, tam była amunicja, ale dobra. No dobra, koniec. Akurat tu widzę, ładnie mi się udało, około 30 minut będzie. Więc, aha. Muszę sobie przerzucić Audacity na wierzch. Więc do zobaczyska ludziska, do następnego. Nie wiem, nie obiecuję, że będą systematycznie się te odcinki pokazywać, ale na razie, no, to jest pierwszy. Powiedzcie, co myślicie, napiszcie w komentarzach. Może jakieś rady, cokolwiek, nie wiem.